witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Zdejmuję okulary i przystępuję do make-upu. Słuchajcie, jest wcześnie rano. Aha, dobra. Jest wcześnie rano. Ja się zbieram, pakuję i jadę do mamy na weekend, ponieważ zostawiam u niej Mariusza. Mariusz zostaje na ferie u babki. Słuchajcie, wczoraj jak wieczorem mu to powiedziałam, to już siedział na łóżku i piszczał. Generalnie to on już chciał jechać, więc taki będzie dzisiejszy vlog. Myślę, że połączę sobie to, wiecie, że zrobimy tak zwaną dwudniówkę, że to będzie vlog z dwóch dni. Natomiast jedziemy, znaczy ja jadę z Mariutkiem. W ogóle powiem wam, że ja jestem nienormalna i ja zdaję sobie z tego sprawę, że zaraz jedziemy na super, mam nadzieję, wakacje. A ja jak myślę o tym, że mam zostawić zwierzaki, to płaczę. I to słuchajcie już od kilku dni. Wcześniej jeszcze, wiecie, jak do tego było daleko, to było takie, dobra. I teraz znowu mam tak, już nawet wczoraj czy przedwczoraj do Krzyśka powiedziałam, że szkoda, że się nie da tych wakacji odwołać, bo ja tak bardzo nie chcę dzieci zostawiać. I wiecie, oczywiście, że bywają takie momenty, że one są wkurzające, upierdliwe, tak jak ja mówię, że Mariusz jest upierdem. I naprawdę takie intensywne dla nas są. Ale jak przychodzi, słuchajcie, co do czego, to tak właśnie wygląda Magda, że siedzi i płacze, bo Mariusz jedzie do babki. Także słuchajcie, nie jestem do końca normalna, ale to nic. Myślę, że każdy się już zdążył przyzwyczaić. Robię szybki make-up, od razu wezmę sobie zapasową gąbkę ze sobą. I słuchajcie, ta gąbka, użyłam akurat dzisiaj też tej z Blendit fioletowej. I ta beżowa, ja nie powiem wam, bo Karolina coś już próbowała to rozgryźć, że to są jakby różne linie tych gąbek, dlatego one się od siebie różnią. Natomiast ja jestem w tym totalnie zielona i nie powiem wam, co to są za linie i jak się nazywają. Natomiast ta beżowa, taka zwykłe jajeczko beżowe, jest rewelacyjna i dla mnie wybija się na tle innych gąbek, chociaż oczywiście innych używam i jestem z nich zadowolona i nie uważam, że och, tak, ta, tylko już ta. Ona jest, gdzie ona jest? A tu. Ona jest, słuchajcie, taka silikonowa, miękka. Mam wrażenie, że wchłania mniej produktu niż inne gąbki, ale przede wszystkim ona jest tak miękka i pozostawia troszeczkę inny wygląd cery po podkładzie, po tym stemplowaniu, bo właśnie ona tak stempluje, przenosi ten podkład, ale słuchajcie, w taki sposób, że on jest tak naturalnie nałożony i ja już testowałam ją na kilku podkładach, no, nie na wszystkich, ale na kilku podkładach i naprawdę po niej, w sumie w trakcie użycia, widzę największą różnicę, bo jeśli chodzi, wiecie, to już wam mówiłam, bo jeśli chodzi o twarz, już jakby o taki efekt końcowy całego makijażu, to ja nie widzę różnicy pomiędzy gąbkami i nawet, wiecie, nie będę wam tutaj ściemniać. Może jestem za mało pro, a może po prostu używam za delikatnych podkładów, może używam za mało podkładu. Także tutaj ten efekt przy wszystkich jest podobny, natomiast bardzo fajnie aplikuje mi się tą gąbką z Blendit. Ale w ogóle jeśli chodzi o używanie gąbek, to powiem wam, że przyzwyczaiłam się do tego, jest to dla mnie bardzo wygodne i bardzo przyjemne i makijaż na nowo, to już chyba wam mówiłam kilkukrotnie, że makijaż na nowo zaczął mi sprawiać przyjemność. Ja słuchajcie, od kilku, jak już nie kilkunastu, już nie wiem, bo mi się dłuży, wydaje mi się, jakby to było kilka tygodni, kilkunastu dni robię bardzo okrojony make-up, to znaczy nie maluję w ogóle oczu poza brwiami. Maluję tylko brwi i makijażu oczu unikam ze względu, no oczywiście, że mam jakiegoś włosa, ze względu na swoje problemy z oczami, więc oczu w ogóle nie maluję, żadnych cieni, żadnego tuszu, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, wiecie, bo jak mam zrobioną ramę twarzy, czyli brwi, to w ogóle nie czuję jakiegoś braku, więc spoko, ale też jak noszę okulary, to mam wrażenie, że tego tak nie widać, a makijaż zajmuje mi dużo krócej. Ciężko jest mi wyrysować brwi bez wspomagania oczu, w sensie wiecie, że nie mam soczewek na sobie, dlatego zbliżyłam sobie lusterko i po prostu zaraz nosem będę chyba w nie uderzać, ale
No, ale no nie mam innego wyjścia. W ogóle słuchajcie, z tymi moimi oczami to są takie cyrki. Już poza zapaleniem rogówki wyszło później coś jeszcze. I widzę, co to jest dramat, bo ja czasami mówiłam wam chyba o tym, że na siłownię chodzę w jednej soczewce. A dla osób, która ma nie tylko taką klasyczną wadę wzroku, ale i astygmatyzm, to jest hardcore, bo no ja mam zaburzone, zaburzony odbiór poczucia odległości, że wiecie, jednym okiem widzę inaczej, drugim inaczej. Na przykład często mi się zdarza, jak wychodzimy na siłownię, futrynę walnąć ramieniem, bo ja po prostu myślałam, że jest dalej, a ona jest bliżej. Więc to jest dramat. Nie jest to fajne. Ale mam nadzieję, że jeszcze wiecie, kilka dni i lekarz mi powie: pani Magdaleno, może pani nakładać te soczewki tak często, jak sobie pani życzy. Dobra, tak wygląda mój make-up, a widzę, że wyniosłam stąd kosmetyczkę, więc rozłączam się, pakuję moje kosmetyki, ładowarki, zaraz zrobię jeszcze śniadanie, kawę na wynos i jedziemy. Wiecie co, bo ja bardzo lubię sobie rano wyjechać, bardzo rano, albo nie tak, że wiecie, 9-10, dlatego, że jest mniejszy ruch to raz, a dwa, że ja później mam jeszcze cały dzień i no i zdecydowanie bardziej taka opcja mi odpowiada, więc na razie się nie rozgaduję, pakuję te rzeczy i łapiemy się zaraz. Dobra, słuchajcie, Maniuś wysikany, tutaj już sobie siedzi na swoim miejscu z kostką, a ja ruszam. Kawa jest, proszę bardzo, zaraz głośną muzyczkę podłączę i w drogę, także za, myślę, około 2 godziny będziemy mieć postój. No, dobra, także odzywam się później. Słuchajcie, to jest hit, bo stoicie na statywie, na spryskiwaczu i na światłach. Ale udało mi się, siedzę w płaszczu, bo byliśmy z Mariuszem na spacerze, mamy postój. Myślę, że możecie usłyszeć w tle, bo ten mikrofon bardzo zbiera takie dźwięki. Ale dlaczego ty płaczesz, perełko? Przecież wszystko jest dobrze. Super nam się jedzie. Ja chciałam cię pochwalić, że się dobrze z matką bawi, że ty piszczysz. Słuchajcie, jest tak okrutny wiatr, że jak otworzyłam po prostu drzwi, to mi włosy wywiało. Myślę, że widać to po mnie. Więc to był naprawdę... Słychać. Więc to był naprawdę szybki spacer. W ogóle teraz jakiś grad zaczyna padać? Co to jest? Powiem wam, że ta pogoda mnie mega zaskoczyła. Tak wieje, co czuć niestety na trasie. Powiem wam, że kilka razy mi tak zarzuciło samochodem, a mój samochód lekki nie jest. I w tych chwilach grozy naszła mnie taka chwila wdzięczności, że no pamiętam, jak jeździłam swoją truskawką i jak delikatny podmuch wiatru, ja miałam wrażenie, że ją zwieje. I to jest niesamowite, że ja jechałam i patrzyłam na drzewa i czubki drzew wcale jakoś mega nie drżały, a po prostu wiecie, przy ulicy. No teraz jak ten grad jakiś pada, taki malutki, to wygląda, jakby była zamieć. Wiecie, Mariuszowi teraz uszy rozwiewało, w ogóle przypomniało mi się, kawyłek, jak uwielbiam sama jeździć samochodem. Znaczy no nie jestem sama teraz, zamknę się, zawsze się zamykam, jak jestem sama. Jak bardzo lubię jeździć sama samochodem i ile ja mam, słuchajcie, myśli w głowie. Ja teraz mogłabym nagrać car vloga 2-godzinnego. No ale wiecie, znowu rzeczy ważne i ważniejsze i się nie rozgaduję, ale naszła mnie taka wdzięczność. Mijałam, wiecie co, busika, którym zawsze jeździłam do mamy przez tyle lat. Naprawdę, no, jestem tak ogromnie wdzięczna. Ja uważam, że trzeba szukać wdzięczności, powodów do tego, z których możemy być zadowoleni. Naprawdę w takich, wiecie, małych rzeczach i czasami się Krzysiek denerwuje, jak stoimy w korku. I zawsze mi się to przypomina. Zawsze się denerwuje, jak stoimy w korku i narzeka. A ja jestem szczęśliwa, że nie muszę stać w tym korku w autobusie. No. A co do Maniutka, to jest po prostu najgrzeczniejszy pies na świecie. Gryzł sobie swoją kostkę, leżał sobie, bo on ma tam taką, taką matę, która jest trochę taka wodoodporna. Na to ma, widzicie tutaj, czerwony kocyk i z tyłu ma jeszcze, nie będę teraz brać aparatu, ma swoje posłanko. Więc a to sobie gryzł kostkę, troszkę sobie pospacerował, położył się tam, później położył się w tym swoim posłanku. Jest naprawdę mega grzeczny.
tak jak mówię, teraz wyszliśmy na szybkie siku, ale tak wieje, że wiecie, jeszcze z tym jego łóżkiem, no to chwila, moment i wracamy. Więc ja zdejmuję powoli płaszcz, ruszamy dalej, przed nami myślę jeszcze jakaś godzinka, półtorej, no zobaczymy przy tej pogodzie, bo naprawdę strasznie wieje. Ja nie sądziłam, że aż tak, ale mówię, no przed chwilą otworzyłam, w ogóle szkoda, że tego nie nagrałam, ale zamykałam drzwi i mi włosy wywiewało i sobie przytrzasnęłam drzwi i wiecie, i tak wisiałam sobie, ja pierdzielę, co jeszcze? No ale dobra, piję kawę, w ogóle zrobiłam sobie mocną i dopiero teraz zaczęłam ją pić. Muszę wam pokazać w domu, w sensie w Warszawie, co się stało z moim kubkiem ze Starbucksa za miliony monet i dlaczego go nie polecam i nie polecę. Z oczami, słuchajcie, już lepiej, właśnie sobie zaraz kropelki zapuszczę, takie nawilżające, ale jest naprawdę spoko. Obawiałam się tego, jak mi się będzie jechać w okularach, że będzie źle, że niewygodnie, ale nie ma dramatu. Znaczy, umówmy się, no dramat w okularach dla mnie zawsze jest. Nasłuchacie się o tym. Dopóki będę nosić, to się nasłuchacie. Dramat dla mnie w okularach zawsze jest, nienawidzę okularów, jak wiecie. No ale już będąc taka totalnie obiektywna, to nie jedzie mi się w nich źle. Nie jest jakoś gorzej. Także dobra, nie przedłużam już. Dobrze, że jest pochmurne niebo, że nie ma słońca, bo jakbym miała jeszcze, nie wiem, jakby mi miało w oczy świecić, to chyba bym nigdzie nie pojechała. Ale nieważne! Wzięłam ze sobą grubą książkę. Mam w planie dzisiaj spokojny wieczór. Poczytam sobie. Maniuś pewnie się będzie bawił z pieskami. Och, moja mordka kochana. Jest taki kochany i grzeczny, że słuchajcie, jak tylko pomyślę o tym, że mam go zostawić, to mi się na płacz zbiera i po prostu już nawet... Słyszycie to, jak wieje? To jest jakiś dramat. No nawet teraz buję samochodem, mam wrażenie. No, także fajnie. Szczęśliwej podróży, Magdaleno. Jak dojadę cała i zdrowa, to na pewno się do was odezwę. Także dzisiaj taki podróżniczy, dwudniowy vlog. No i tak, i słuchajcie, zaczynamy po prostu powoli przygotowania do naszych podróży. Jutro, w sensie wy jutro, dla mnie pojutrze, zobaczycie pakowanie. No i później... daleko. No dobra, ale dzisiaj skupiamy się na obowiązkach, skupiamy się na ogarnianiu. Co ty tak skaczesz, perełko? W ogóle znowu skończył mi się, znaczy kończy mi się płyn do spryskiwaczy, już dostałam, wiecie, upomnienie. I po prostu zimą, nie mogę, zimą i jesienią dla mnie ten płyn do spryskiwaczy jest prawie tak ważny jak paliwo, bo strasznie się, wiecie, niesie na te szyby. I dajcie znać, czy też tak macie, że macie taką fazę na to, że szyba musi być krystalicznie czysta na wysokości waszych oczu, bo ja mam bzika na tym punkcie. Krzysiek się czasami pyta, po co tak pryskasz, po co tak pryskasz, przecież on widzi. No, ale u mnie akurat i zawsze tak jest, że wiecie, że centralnie mam wrażenie na źrenicę, na szybie się coś tam uwali, także dobra, nie przedłużam, już jedziemy dalej, jeszcze tylko zadzwonię do mamy, powiem jej, gdzie jestem, a no i do Krzyśka, bo miałam się meldować, bo on się martwi, ale wiecie, ja uwielbiam, naprawdę, uwielbiam jeździć sama i właśnie sobie przypomniałam, bo dawno już nie jeździłam dalej sama, więc bardzo się cieszę. Dzień dobry, bardzo witam was kolejnego dnia. Słuchajcie, zrobiliśmy bałagan w całym domu, który był posprzątany, bo przesadzamy kwiatki. Zabieram kilka kwiatków do siebie, ale też zabrałyśmy się za takie stare okazy zamiast kulkasa, które po prostu już nie wyglądały dobrze i to przesadzamy. Zobaczcie. Dobra, słuchajcie, już jestem w drodze, musiałam wlać w płyn do spryskiwaczy, całą mam rękę brudną i się cała trzęsę, zimna. Pewnie znowu możecie słyszeć, jak wieje.
jest dramat jakiś na drodze, właśnie jem kanapkę od mamy i pozdrawiam ją już i wiem, że będzie na mnie zła, ale musiałam sobie mamuś wziąć kawę, bo po prostu bym zasnęła po drodze, jedzie się wolno, jest szaro, buro i ponuro. I właśnie walczyłam z tym płynem do spryskiwaczy, bo stanęłam w takim miejscu, że przed samochodem jest mega błoto, więc skakałam za każdym razem. A jeszcze nie do końca pamiętałam, gdzie tu w tym samochodzie się maskę otwiera, więc fantastycznie, ale wszystko się udało. Słuchajcie, to w sumie wyszedł taki weekend w samochodzie trochę, ale wiecie, jak jestem u mamy, nie za bardzo się skupiam na tym, żeby nagrywać, ale było fajnie. Wiozę, słuchajcie, no tam pusty karnister, ale wiozę dużo kwiatków, wiozę dużo szczepek, zrobiłyśmy taki burdel w domu, że jeszcze musiałam zostać trochę jej posprzątać, trochę pomóc jej posprzątać i wyjechałam dość późno jak na mnie, bo miałam jeszcze dzisiaj w planie robić dużo rzeczy, no ale już nie dam rady. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze dojechać do domu, zanim będzie ciemno, jestem powiedzmy w połowie drogi, dlatego też wziąłam sobie kawkę, przekąszam kanapkę i kończę ten filmik i mam nadzieję, że właśnie dojadę jeszcze w miarę wcześniej. Popłakałam się jak głupia, nie byłam w stanie nic powiedzieć, wybiegłam szybko z domu, bo tak bardzo nie chciałam, przepraszam, zostawiać Mariusza. I tak właśnie myślałam po drodze, że jestem jakaś szurnięta. Jeśli ktokolwiek z nas wszystkich miałby mieć lęk separacyjny, to jestem ja, naprawdę. Ja już jak widziałam, jak Maniuś wie... Nieważne, będę płakać. Dobra, telefon mi przerwał, zdążyłam zjeść kanapkę. Słuchajcie, będę chyba powoli kończyć tego vloga, bo muszę jeszcze dojechać do domu. Nie będę się na pewno spieszyć. Nie wiem, czy mówiłam wam o tym, że założyłam sobie, że będę bardziej ekonomicznie jeździć, szczególnie przed naszym wyjazdem. No i poniekąd mi się to udało, jeszcze nie tankowałam, ale czeka mnie jeszcze jedna trasa przed wyjazdem, więc fajnie by było, jakby się udało. Dajcie znać, czy wyjeździcie ekonomicznie. Jezu, dalej te okulary. Dajcie znać, czy jeździcie ekonomicznie, czy zwracacie na to uwagę, chociaż teraz w tych czasach to chyba ciężko nie zwracać. Ja słuchajcie, już kończę, zapinam pasy, kończę tego vloga, chociaż wiecie co, zastanawiałam się, czy nie nagrać reakcji Krzyśka na te wszystkie kwiatki, które przywiozłam. Bo ja wysłałam mu zdjęcie jednego i on się ucieszył, a później już wiecie, nie było aktualizacji, nie wysyłałam tego, co wiozę, a wiozę myślę, że jakieś 8 doniczek, tak mi się wydaje, albo 10, bo miałam 4 albo 5 kursów do samochodu, w tym dwie doniczki dla koleżanki, więc no, trochę się tego nazbierało, także, ale to już wiecie. Za jakiś czas będę to wszystko ogarniać, będę przesadzać, muszę znaleźć ładne, nawet nie doniczki, ile osłonki, bo doniczki to ja chyba mam, ale właśnie muszę znaleźć jakieś fajne osłonki. O, więc jeśli wy... A to ja wiem, gdzie Allegro. Jeśli wiecie, gdzie kupię fajne i niekoniecznie najdroższe osłonki, jakieś takie beżowe, brązowe, albo takie ala sztuczny cement, to możecie mi dać znać. Ja sobie poczytam i tak w ramach oszczędności to może na jakiejś promocji kupię. No. Dobra, nie przedłużam już, słuchajcie. Piję kawę i jeszcze muszę, jeszcze muszę do Krzyśka zadzwonić, więc piję kawę i ruszam powoli do domu. Mam nadzieję, że podobał wam się taki inny vlog. Nie wiem w sumie, co się nagrało, bo wiecie, ja... Jakaś byłam zaganiana bardzo i też przeżywam to, że Mariutka nie ma i jadę sama i tutaj nie ma mojej kochanej Fruzi, tylko jest pusty, pusty, wiecie, baniak płynie do spryskiwacza, więc słaba zamiana. Dobra, także nie przedłużam już, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie, że u was wszystko ok i że te wichury was w żaden sposób nie dotknęły. Dajcie mi kciuka w górę. Boże, jaka brudna ręka, dajcie mi kciuka w górę, jeśli film wam przypadł do gustu i mam nadzieję, że widzimy się... No, zaraz, zaraz. No, pa.